prowadząc, aż tu nagle on się zjawia i... Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Deko, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon i właśnie biegniemy na spotkanie z Zoltanem. Spotkanie. Skonsultować się z Zoltanem i omówić to, co się dowiedzieliśmy. Z Wierzbicy. Bo dowiedzieliśmy się całkiem sporo. Dowiedzieliśmy się, że Jaskier ma siostrę, o której nigdy nie mówił. Coś czuję, że to nie jest jego siostra, ale wiecie, o co chodzi. Jest jeszcze jakaś osoba, z którą się ostatnio widział, ale jej nie znamy, więc... Więc ciekawe, zobaczymy co. Tęskniłaś za Zoltanem. Co to za pusia? Jakże to, nawet wody nie wypiłaś, no. Toś. Zoltan. Dobry krakers. Dobry. Zoltan, ty wiesz, że sobie nie nauczysz mówić? No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sowy nie zrobisz. Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwinta. No ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Chyba coś mam. Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Kim jest Priscilla? A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. A. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Jaskier zakochany? Tak naprawdę zakochany? Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. I to koniec. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co, czeka nas wieczorek z poezją? Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. No to zobaczmy. Weź pusię ze sobą może. Spotkaj się z Zoltanem w Zimorodku po zachodzie słońca. Czyli mamy teraz idealną porę w sumie. Pobiegniemy do Zimorodka w takim razie. No i zobaczymy tą prawdziwą poezję. Na plecach to kołczan się nosi, a nie miecz. Amator. Kołczan nie miecz. Ty kurwa sam jesteś amator, jak ci urżne łapy, gościu. To się nie pozbierasz. No a wy, jeżeli lubicie serię, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Pamiętajcie o tym. Dobra. I jesteśmy w Zimorodku prawie. A tu są drzwi, dobra. Proszę bardzo, Zimorodek. Zobaczmy tą prawdziwą poezję. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. To ona? Gwiazdom na przekór. Otwór.
załóż te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splot, śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcesz czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. To się nazywa prawdziwa poezja. Wilcza zamieć. A, to jest to. Ja go znam! A to kurwa kto? To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Ciebie, głupia babo. Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Głupia baba, uratowaliśmy jej dupę, tak? Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Priscilla, alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Każdy nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Oho. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną.
A, czyli powiedziałaś do widzenia, ale... Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Skok na skarbiec. Jaskier planował. Jaskier planował skok na skarbiec. Czy ja kurwa dobrze słyszałem? Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Aha. Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby dokładnie. Trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. O. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu i mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggy'm Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Ha. Nie wątpię, dokładnie. Ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Tak, tak, dam ci znać, paniusiu. Jak raczej na nic się tu nie zdam. Wracam do Szałwi. Spoko. Nakarmię pusie i będę czekał. A nuż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. Na razie, Zoltan. Widzimy się później. Dobra, wszystko wziąłem, to możemy teraz iść i pogadać z Ziggy'm Roivenem. Chcesz mnie upić? Nowigrad to stan umysłu. Jakbym chciał cię upić, to nie chyba przestał przychodzić. Chcesz mnie upić? Jakbym chciał cię upić, to byśmy nie pili tego. A to dobre. Dobra, bo my mamy w Nowigradzie jeszcze na pewno, jestem tego pewien, właśnie, jedną tablicę ogłoszeń, która będzie chyba, no może nie po drodze, ale tutaj gdzieś blisko, ja bym sobie ją chętnie ściągnął, nie? O właśnie, mamy ją tutaj, bierzemy wszystko, co na niej się znajduje, uwaga, nawiedzony dom i tak dalej. Nie masz kurwa prawości na tym świecie. Ile my mamy zadań pobocznych teraz, które są na nasz poziom albo niżej? Nawiedzony dom jest na 7 poziom, ja pierdolę. Dobra, czyli w następnym odcinku porobimy sobie zlecenia i... Zachowuj się. I zadania, i zlecenia, i no poboczne po prostu. Trzeba znowu trochę się pobawić w poboczne. A ja bardzo lubię poboczne z Wiedźmina, są fajne. Bardzo fajne. Jest tam kto? Otwórzcie! Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym?
odejmuje ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Geralt z Rivii. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Okej, okay. Ciekawe, czy to jest ktoś, kogo znamy. Ziggy Roywen zaprasza. Ja nazywam się Happen. Happen. Happenie, masz dwie brody. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Skoro nas wpuszczono, to on zapewne nas zna, Ziggy. Tutaj skoro można się rozebrać. Geralt ekwipunek będzie bezpieczny. I nas... Gdzie mogę się rozebrać? Tu? Okej. Okay. Nas wpuścił, nie? Znakomicie. Ziggy Roywen oczekuje w następnym sali. Na pewno jesteś gejem, bo już słyszę jakieś znakomicie. Miałeś rację. Nie rumieni się. Wow! Nice. A Junior uciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Zagapienie też się płaci. Wyciągniętą na od jarrugi po góry smocze nie znajdziesz lepszej. A tutaj mamy iść, dobra, bo ja słucham dialogów. Już trochę zasłuchałem dialogów. Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden. Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To Wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Witaj, Dijkstra, Roywen, czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Dajcie miecz, nie chcę tej pałki na pewno. No, niech będzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem. Ty psi synu! Ludzie skurwiela Juniora. Skurwiela Juniora! Dobra, moment, bo gdzie są moi, gdzie nie są moi? Okej, okay. Młynek działa, zajebiście. Okej, jeb, jeb, jeb. Kurwa, dostałem od kogoś, nie wiem od kogo. Tu jest jakiś ktoś. Tamten przeżył, poważnie. Dobra, błądźcie. Tutaj chyba Happen się chowa. Albo ktoś inny? Jeden musi przeżyć. Cholera wie. Kącie w koło. Zostało dwóch. Jednego mam na plecach, bo widziałem. Nawet dwóch. Ja proszę. Dobra. Leży. Okej, okay, kolejny. Niech żaden nie ucieknie. I młynek. Jep. Ktoś jeszcze? Oni przychodzą. Tutaj ktoś jest. Okej. Okay. Dobra. Musi przeżyć. I? Nawet królowa Hedwig lepiej walczyła. Okej, okay, leży. Wszyscy? Nie. Jeszcze jeden. Teraz chyba wszyscy, co? Dokładnie tak. Żeśmy broń skołali na plecy. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje.
Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Co tam u ciebie, Roiven? Zniknąłeś na kilka lat i nagle znajduje cię w Nowigradzie. Zwiedziłem szmat świata. Przez jakiś czas siedziałem w Zerikanii. Co porabiałeś na pustyni? Szukałem jedności z naturą. Magiczne miejsce. Ale jak widzisz, stęskniłem się i wróciłem. Postanowiłem osiąść w Nowigradzie, zostać szanowanym obywatelem, a kiedyś, kto wie, może nawet rajcą miejskim. Szukam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Epsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. No, zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. Spoko. Dijkstra. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Roiven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przy tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Tak właśnie chyba co zrobimy. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Sigismund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu?
Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i Juniorem zbudował młyn i meł mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. No to. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno. A pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Okej, gdzie znajdę kasyno? Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Okej. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty. Na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Pewnie tak. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość. Tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Okej. Okay. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie. Nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Ironheart? Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży. A co z Filipą Ironheart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Po tym, jak Radowid wyłupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Myślałem, że byliście sobie bliscy. Byliśmy. A potem Filipa nasłała na mnie zabójców. Okej. Okay. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. Utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. Tak, tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią, że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. O, można i tak, nie? Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór, te sprawy. Tak. Mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra.
ustalić, co dokładnie się z nim stało. O, właśnie. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emhyr najmował. Kto ci to powiedział? Jak to kto? Emhyr. Ha, ha, ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Okej, okay, spoko. Nie ma problemu. Poziom 16. Chyba już będziemy mogli nasz wiedźmiński rynsztunek zapomnianego wilka, czy jakoś tak to się nazywało, zdobyć, więc może to zrobimy w następnym odcinku jednak. Proszę za mną. Czekajcie, bo tu trzeba zmienić zadanie. To było to? Nie. Cholera. Wysoką stawkę, nie. Czy będzie jakieś główne? Skarb, tutaj podążaj za Dijkstrą. Czyli to jest jednak zadanie główne jakieś. No ja, bo może się nam dowiedzieć czegoś o Jaskrze, to w takim razie jest to zadanie główne. Ma to sens, nie? Dobra, idziemy, Dijkstra. Masz chwilę? Mam, czego A kurde, chcesz? Nie tak chciałem. Pora na mnie. Ja mam co robić. Dobra, weź mnie zaprowadź, Dijkstra. Możemy sprintować? Możemy. Bart, o, proszę. W tej chwili. A to co? Ja zły! Przeze mnie zginie ma Torfuna. Torfuna. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikanii. Wygrałem go w karty od handlarza wielbłądami. Co, żarcik to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torfuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku, po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi.
Bart, bardzo przykro. Taka praca. Pomogę ci, pomogę. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Ciekawe. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. No, czyli ja tego wszystkiego. Torfuna. Wszystko przez Barta. Aj, Bart, ty. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. O co chodzi z grzybami? Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś się, Bart? Czy coś? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuna. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubu. Trochę są zajebiste, nie? I bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale tak, że aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Okej. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie. Nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No dobra.
No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. Dobra, widzowie, ale... O jaskier, co ty się wpakowałeś? No właśnie, coś mi się wydaje, że to mógł się w to wpakować. Że to mógł być jaskier, ale nie uprzedzajmy jeszcze faktów. A, no tak, przecież jaskier chciał zrobić napad na ten... Dobra, nieważne, czyli my wiemy, że to był jaskier. Dobra, mniejsza, ale szukać tropu pójdziemy już w następnym odcinku. Póki co ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wstawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. No i dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się odcinek. Do następnego, cześć!